Dzień dobry. To nie ja jestem, Maja, ja jestem trochę starsza, może stąd się te 13 lat wzięło, mam nadzieję przynajmniej. Ale ja rozpocznę. Słuchajcie, kiedy przyszła Maja na świat, kiedy ją zobaczyłam po raz pierwszy, to poczułam przede wszystkim bezgraniczną miłość, ogromne szczęście, ale też byłam po trosze przerażona, tak jak każdy rodzic na początku. I czułam też ogromną odpowiedzialność. Wiedziałam, że to w dużej mierze ode mnie zależy, dokąd ona dojdzie na tych swoich małych stópkach kiedyś w życiu, co będzie mogła zdziałać tymi swoimi małymi rączkami, jakie fantastyczne pomysły i idee zrodzą się w jej głowie dzięki temu, co zobaczy tymi swoimi przenikliwymi oczami. Sami przyznajcie, że jak na niemowlaka to patrzy całkiem inteligentnie. I przyszło mi tak naprawdę tylko jedno do głowy, że ja jako rodzic nie jestem od tego i moja odpowiedzialność nie polega na tym, żeby wyznaczać jej gotowe ścieżki, tylko żeby pozwolić jej na kreatywność i na to, żeby tę drogę mogła sobie wybierać sama, przy świadomości, że ja jestem, że jestem po to, żeby wysłuchać jej pomysłów, w razie czego doradzić i w razie czego jej pomóc. Zastanawiałam się też, jak to zrobić, żeby ją inspirować i motywować do tego, żeby różne pomysły miewała, bo to też z tym różnie bywa u dzieciaków. I też wpadłam na to, że tak naprawdę nie muszę robić nic ponad to, co robię do tej pory. Czyli być sobą i dawać dobry przykład, na tyle, na ile to jest możliwe. Pokazywać jej, że nawet jeżeli trzeba czasami iść pod prąd, to nie należy się tego bać. No wyobraźcie sobie, że ja skończyłam filologię polską. Od 15 lat jestem związana z branżą motoryzacyjną. On od ponad 3 buduje pierwszą w Polsce sieć franczyzową serwisów blacharsko-lakierniczych. Ciekawe, co? Kiedy stawiam sobie jakieś wyzwania, to staram się je realizować. Jak sobie wymyśliłam, że zejdę z 10 piętra budynku, to po prostu to zrobiłam. Ale tak naprawdę zrozumiałam, że to, co robię, ma sens i że ta droga, którą Maję prowadzę, jest właściwa po realizacji jednego z moich kolejnych szalonych pomysłów i wyzwań. Ale najpierw poznajcie Maję. Oto ona, moja córka, 9-letnia. Zapraszam. Dzień dobry. Maja, czy ty pamiętasz, co powiedziałaś mi, kiedy zobaczyłaś filmik z mojego skoku ze spadochronem? Kiedy zobaczyłam filmik, powiedziałam, że jestem z ciebie dumna i że też bym tak chciała. A ty, jak ty się mnie zapytałaś, czy bym się nie bała, to powiedziałam, że nie, bo babki mogą wszystko. A skoro ty możesz wszystko, to ja też. Dokładnie. Słuchajcie, wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę to ja nie muszę robić nic więcej, bo ona zrozumiała i przyjęła tak naprawdę dewizę, według której ja zawsze żyłam. Co to jest? Kiedy coś jest dla ciebie słuszne i ważne, nie zastanawiaj się nad tym, czy to zrobić, tylko jak to zrobić i działaj. Działaj, dokładnie. I słuchajcie, w naszym życiu pojawiło się coś, pojawiła się pewna idea, pewien pomysł, o którym w ogóle nie myślałyśmy, że stanie się z tego coś wielkiego. Jak każdy rodzic marzyłam o tym, że moje dziecko będzie kiedyś zmieniać świat, ale to wiecie, jak to z tymi marzeniami bywa, czy niektóre się spełniają, niektóre nie. Ale Maja wam opowie o tym, co się tak naprawdę stało i co to było takiego, co ją zainspirowało. Mama pokazała mi artykuł o tym, że przez wycinanie lasów deszczowych pod uprawy palm olejowych codziennie ginie 25 orangutanów. Przejęłam się tym. Dokładnie, dowiedziałaś się też o tym, że olej palmowy jest bardzo szkodliwy. Tak, bo może powodować cukrzycę, otyłość, a nawet raka. Więc dla nas też jest szkodliwy. No i czego się jeszcze dowiedziałaś, że gdzie on jest? On jest w bardzo wielu moich ulubionych słodyczach. Tak, w ciastkach, cukierkach, w kremach do smarowania i tak dalej. No i jeszcze dodatkowo zobaczyłyśmy kilka zdjęć, prawda? Kiedy zobaczyłam, jak orangutany szczęśliwe żyją sobie w lesie, a potem jak przychodzi człowiek i niszczy ich cały dom i biedne orangutany chorują i umierają, to bardzo się tym przejęłam. I zrobiło ci się jeszcze bardziej smutno, a jeszcze bardziej, kiedy zobaczyłyśmy te mapy. Jak wyglądało Borneo w 1950 roku i jak będzie wyglądało już w przyszłym roku.
Dokładnie, bo to wyobraziłaś sobie, że przez to, że jeżeli ludzie wypalają ze wszystkim, co żyje w lesie, te lasy deszczowe, albo wjeżdżają po prostu buldożery i równają wszystko z ziemią, to jak to jest? Jak ty sobie to wyobraziłaś? To tak jakby, jakbyście na przykład sobie siedzieli w domu na kanapie i coś tam po pracy robili, aż tu nagle podjeżdża do waszego domu gigantyczny walec i niszczy wam calutki dom bez pytania czy wcześniejszego sprawdzenia, czy w środku ktoś jest. Dokładnie, strasznie to smutne. I co ty sobie pomyślałaś wtedy? Pomyślałam, że postanowię nie jeść, nie kupować ani nie używać oleju palmowego. Dokładnie, tych produktów wszystkich. Ale słuchajcie, na tym Maja nie poprzestała. Poszła do swojego pokoju, po 5 minutach do mnie wróciła i o co mnie poprosiłaś? Poprosiłam, żeby mama wydrukowała mi listę produktów, które zawierają olej palmowy i artykuł, bo chciałam, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Dokładnie. Poszłaś z tym do szkoły i co się stało? Okazało się, że nikt się tym nie interesuje, bo mówili mi, że każdy lubi jeść te słodycze z olejem palmowym i nie mają zamiaru z nich zrezygnować. Ale ja się tym nie przejmowałam. Po szkole poszłam do dodatkowej świetlicy i tam wymyśliłam, że założę klub ochrony orangutanów Majki i zrobiłam nawet kilka legitymacji. Dokładnie. I słuchajcie, przyszła Maja do domu, opowiedziała mi o tym, że w szkole trochę ją olali, że pani jej powiedziała wychowawczyni, że nie ma czasu. Wtedy jeszcze Maja chodziła do innej szkoły. A Maja się tym nie przejęła, nie poddała. Zrobiła tę legitymację, przyniosła do domu i powiedziała: mama, trochę mnie zmartwiło to, że ci ludzie, tak, te dzieciaki tak wszyscy zareagowali. Pomóż. I co się stało? Mama mi pomogła i wysłała wiadomość do swoich znajomych na Facebooku. A właściwie nie tyle wysłałam wiadomość, co opublikowałam post. I stało się boom. I stało się wielkie boom, dokładnie. Bo to, co się zadziało po opublikowaniu przeze mnie tego postu, który zawierał informacje o tym, jaką Maja podjęła inicjatywę, co postanowiła, że chciałaby, żeby się więcej osób przyłączyło do tej inicjatywy, to się kompletnie nie spodziewałyśmy, dlatego że ten post zaczął żyć, słuchajcie, własnym życiem. My miałyśmy w ciągu kilku dni kilka tysięcy udostępnień i komentarzy. Ja musiałam założyć na Facebooku specjalną grupę. Ona w tej chwili cały czas funkcjonuje jako Klub Ochrony Orangutanów Majki. Zapraszamy swoją drogą do dołączenia. Ale zaczęły się też z nami kontaktować różne media. Zaczęli do mnie pisać na Messengerze z TVN-u, z Polsatu, z RMF FM. A najciekawsza rzecz i taka dla nas najbardziej zaskakująca jeszcze wydarzyła się po tym, jak udzieliłyśmy wywiadu w Radiu Tok FM. Kto do nas zadzwonił? Do mojej mamy zadzwonił pan Kamil Wyszkowski, który jest dyrektorem sekretarza generalnego ONZ. Dokładnie. I gdzie nas zaprosił? Zaprosił nas na szczyt klimatyczny tutaj w Katowicach. I dokładnie rok temu, słuchajcie, bo mija właśnie rok od założenia klubu. Tydzień po tym, jak ten klub powstał, Maja wystąpiła na szczycie klimatycznym. Majka, co ty sobie wtedy pomyślałaś? Ja, kiedy jeszcze nie wiedziałam, co to szczyt klimatyczny, myślałam, że to jakiś taki klimatyzowany pokój. Dokładnie. Ale okazało się, że to co to jest? Okazało się, że to tam przyjeżdżają różne ważne osoby, które chcą pomóc zmieniać się środowisku. No i pierwsze twoje takie poważne wystąpienie miało miejsce właśnie na szczycie klimatycznym. Jako najmłodsze dziecko na całym świecie Maja wystąpiła na szczycie klimatycznym, słuchajcie, przed 400 osobami za pierwszym razem, a miała wtedy 8,5 roku. To może nagrodzicie ją brawami, co? Słuchajcie, od tego czasu prowadzimy klub. Właśnie 25 listopada minęło... rok od założenia klubu. Dokładnie. Co robimy w tym klubie? Opowiedz wszystkim. Wymieniamy się różnymi informacjami o orangutanach i innych zagrożonych gatunkach. Wymieniamy się różnymi przepisami na produkty bez oleju palmowego. Mówimy sobie, jak można dalej zmieniać środowisko i... i podobne tak. Rzeczy, dokładnie. Ale też i uczymy się przy okazji, prawda? I słuchajcie, dzieje się też całe mnóstwo różnych ciekawych rzeczy i bardzo pozytywna fala za nami przyszła, bo zgłosił się do nas grafik, który opracował nam to logo. Powiedział, słuchajcie, inicjatywa jest Majki, super, ja dla Majki zrobię logo.
opracował nam właśnie takie. Zgłosili się do nas ludzie, którzy nam wydrukowali plakaty, ale też kolejny telefon trochę zmienił nam i pomógł nam się rozwijać. W momencie, kiedy zadzwoniła do mnie moja znajoma i powiedziała, że pracuje dla jednych z linii lotniczych i ponieważ Maja tak się interesuje tymi orangutanami, to co powiedziała? Powiedziała, że może nam zorganizować wylot do miejsca, gdzie żyją orangutany. I poleciałyśmy. Na Borneo. Dokładnie. Słuchajcie, w marcu tego roku byłyśmy na Borneo. I gdzie byłyśmy dokładnie? Byłyśmy w parku rehabilitacyjnym dla orangutanów Semengok. Co się dzieje w parku rehabilitacyjnym? Tam trafiają orangutany, które są chore albo straciły mamę, kiedy ludzie wycinali im lasy deszczowe. Dokładnie, bo musicie wiedzieć, że orangutany ze swoimi mamami są przez aż... 8-9 lat. Dokładnie. Muszą się wszystkiego nauczyć od swojej mamy po to, żeby móc przeżyć w lesie. I w momencie, kiedy ta mama niestety ginie w pożarze albo w wycince lasu, no to taki orangutan zostaje bez opieki. Co ty poczułaś, jak je zobaczyłaś? Powiedziałam mamie, że chciałabym teraz do nich podejść i je tak mocno przytulić. Żeby się nie martwiły, że wszystko tak będzie dobrze. Ale niestety nie jest, bo lasy cały czas są wycinane i cały czas są wypalane. Chcemy wam o nich trochę więcej też opowiedzieć, żebyście wiedzieli tak naprawdę, jakie to są zwierzęta. Dlaczego ty je pokochałaś od pierwszego wejrzenia? Bo są takie jak my i są takie słodkie. Dokładnie. Ale poza tym jeszcze, co nas z nimi łączy? Mamy z nimi 97% wspólnego DNA. Dokładnie. A jeszcze są szalenie inteligentnymi zwierzętami, prawda? Bo co potrafią? Potrafią robić, mamy małych orangutanów, potrafią robić zabawki dla swoich dzieci z patyków i liści. Dokładnie. Znane są też jako medycy lasu. Czemu? Pewnego dnia orangutana swędziała łapa. Urwał liść z krzaczka i potarł sobie nim o łapę i zobaczył, że to się już go nie swędzi. Powiedział to innym orangutanom i teraz nawet lekarze na Borneo robią z tej rośliny lekarstwa na swędzenie. Ciekawe, prawda? Budują codziennie nowe gniazda na drzewach, bo mieszkają w gniazdach. Dlaczego? Bo wiedzą, że codziennie zalęgają się w nich różne bakterie i choroby i nie chcą się zarazić. Tak jest. Potrafią też wykorzystać liście w różnych ciekawych przypadkach. Co z nich robią? Na przykład parasole. Albo? Albo rękawiczki z liści. Po co robią te rękawiczki? Ich ulubionym przysmakiem jest owoc durian, który jest mega śmierdzący i jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych owoców świata, bo ma takie kolce na skórce i kiedy spada z drzewa, to może nawet zabić człowieka. Dokładnie. One robią sobie rękawiczki po to, żeby się tymi kolcami nie pokłuć. Żyją tylko w dwóch miejscach na świecie i dlatego są tak rzadkie. Gdzie? Na Borneo i na Sumatrze. I znamy trzy gatunki. Jest borneański, sumatrzański i odkryty dopiero niedawno orangutan Tapanuli. Dokładnie. Słuchajcie, ciekawe co są zwierzęta, jak myślicie? Dla nas bardzo i bardzo je kochamy. A dla nas też wyjątkowy jest ten taki gościu, taki najbardziej uśmiechnięty, ten mały. Opowiesz, Maja, kto to jest? To jest Gunung. Nasza grupa na Facebooku go zaadoptowała i co roku wpłacamy na niego pieniądze, na jego wychowanie i na jedzenie. Dokładnie, ale to, że go adoptowaliśmy... To nie znaczy, że trzymamy go w domu, tylko to jest adopcja na odległość, czyli wpłacamy na niego pieniądze. Dokładnie. I każdy może w ten sposób adoptować jakieś zwierzę, zagrożony gatunek, wpłacając pieniądze po to, żeby utrzymać. Słuchajcie, po to, żeby szerzyć dalej tę inicjatywę, to tak naprawdę od roku cały czas gdzieś jesteśmy, coś robimy i staramy się opowiadać jak największej ilości osób. Gdzie my bywamy i komu opowiadamy? Jeździmy po różnych szkołach i przedszkolach, żeby opowiadać o problemie oleju palmowego. Występujemy też w telewizji i w radiu. Dokładnie. I zawsze dzieciaki bardzo fajnie, żywiołowo reagują na to, jak im opowiadamy. Puszczamy im też różne filmy z Borneo. Jeśli chcielibyście coś więcej zobaczyć, się więcej dowiedzieć, to zapraszamy oczywiście was do tego, żeby dołączyć do nas na Facebooku albo na Instagramie. Ale po to, żeby się jeszcze dodatkowo dzielić tą wiedzą, to wydarzyło się coś jeszcze, co spowodowało, że jeszcze bardziej poczułyśmy, że to jest możliwe i to jest warte, co robimy zachodu. Wydawnictwo Znak Emotcoin wydało książkę.
Dokładnie. Zadzwonili do nas i zaproponowali, żeby wydać książkę, ponieważ temat jest ciekawy. I wyobraźcie sobie, jaka dumna się poczułam, kiedy zobaczyłam pierwszy raz na półce książkę mojej córki Majki. Można ją kupić w Empikach, można ją kupić przez różne strony internetowe. Co tam w niej można znaleźć ciekawego? Można znaleźć różne ciekawostki o zagrożonych gatunkach i orangutanach. Są przepisy na produkty bez oleju palmowego. Jest nasza relacja z Borneo, tak. Ale są też wskazówki dla dzieciaków, jak na co dzień w prosty sposób można żyć eko. Zgadza się? Dokładnie. Zapraszamy was, słuchajcie, żebyście dołączyli. Jeżeli macie przy sobie telefony, możecie to zrobić już teraz. Ja jestem ciekawa, ile będę musiała później zaproszeń zaakceptować. Ale jest nas ponad 10 tysięcy osób łącznie w Polsce. W samym klubie w tej chwili na Facebooku mamy ponad 7 tysięcy członków zaakceptowanych, zatwierdzonych. I to jest grupa, która cały czas żyje. Zapraszamy, zgadza się? Tak. Bo słuchajcie, to jest tak naprawdę przykład na to, że nawet taki mały człowiek może zmieniać świat. Bo ja myślę, że dzieci naprawdę mogą zmieniać świat na lepszy. A ja myślę, że to tak naprawdę wynika z tego, że trzeba im tylko trochę pomóc. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.